Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień, w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów nie zawsze wokalnych. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. Halo, halo, dzień dobry, witamy wszystkich po wakacjach. Dzień dobry, Chris, co tam u ciebie? Wiesz co, złapałem jakąś chrypę. Kurde, nie wiem, coś... U, bracie. Coś, no, ale masz fajny głos do dubbingowania, może jakaś rurka? A, to może to jest ten moment, w którym mógłbym się chociaż troszkę zmierzyć z naszym gościem, ale poczekaj, muszę odkaszlnąć. No chyba teraz lepiej. Jak się masz, Grzesiu? Znacznie lepiej. Cześć, wszystkiego dobrego. Bardzo dobrze się mam. No widzisz, ja muszę się niestety posługiwać narzędziami, żeby w ogóle zabrzmieć inaczej, co naszemu gościowi przychodzi po prostu niesamowicie łatwo. Jest to mój osobisty bohater, X-Men po prostu dźwiękowy. Znam Grzesia od lat i podziwiam i uwielbiam wersję wielu filmów polskich, w których on dubbinguje i śpiewa, o czym też będzie mowa, więc może już bez większych wstępów, a nie, przepraszam, musimy jeszcze o czymś powiedzieć. Nie zabieram ci show, proszę, jedziesz. Bo widzisz, ja chcę tak bardzo szybko z nim, że zapomniałem o tym, że jednak to jest pierwszy odcinek, się zapędziłem. Tak więc witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego sezonu. Jest to 1 września, otwieramy rok szkolny, więc uważam, że bardzo słusznie, że zaczynamy tego dnia konkretnego, bo wracamy do szkoły z Wami. Profesor Grzesiu i profesor Chris. Bardzo nam miło, witamy Was serdecznie i od razu na wstępie przypomnimy, że zaplanowaliśmy dla Was bardzo dużo nowych rzeczy, których zupełnie nie mieliśmy okazji i czasu przygotować. Tak. W związku z tym jedziemy po staremu. Tak. Zapraszamy Was do subskrybowania kanału, łapka w górę, jeżeli Wam się podoba, oczywiście dzwoneczek, dostaniecie powiadomienia. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku, na grupę na Facebooku, bo tam też jesteśmy, na Instagramie, generalnie jesteśmy wszędzie. No i oczywiście na naszą stronę, na setkę, gdzie możecie również się zarejestrować na nasze warsztaty. Warsztaty są bardzo ważne, bo słuchajcie, przygotowaliśmy je już dawno temu i od tej pory, skoro przenieśliśmy je, to jeszcze je dopracowywaliśmy. Myślę, że oferta jest wspaniała. Zapraszamy Was bardzo serdecznie w październiku. Będzie 3 fantastycznych ludzi. A tak naprawdę więcej, bo i wy będziecie, więc razem 15 i będziemy się dobrze bawić i uczyć o produkcji wokalu. Tak, my już reklamujemy, znajdziecie wszystkie filmy na naszym fanpage'u na Facebooku. Tak. Jedziemy z koksem? Jedziemy z koksem. Kochani, mamy dzisiaj kolejnego wybitnego gościa. Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, dubbingowy, reżyser, lektor i autor felietonów. Telewizją znany jako komisarz Nowacki z serialu Leśniczówka. Na scenie możecie go oglądać w warszawskim teatrze Komedia. Natomiast miłośnikom filmów animowanych znany jest z ról na przykład Skipera. Och, ten mój głos. W Pingwinach z Madagaskaru, Tygryska z Kubusia Puchatka, czy Lorda Vadera. Wyreżyserował polskie wersje językowe filmów animowanych takich jak Piorun, Matki w Mackach Marsa, Boże Święty, tego się nie da przeczytać, Toy Story 3, czy Król Julian. W wolnych chwilach pisze, rysuje, jeździ na motocyklu i nurkuje. Szanowni, człowiek kameleon, jeśli chodzi o głos, Grzegorz Pawlak. Zapraszamy. Cześć, Grzesiu. Cześć. Jak ja po czymś takim w ogóle mogę coś powiedzieć?
Ja nie wiem. No nie wiem, powiedz cześć, dzień dobry, co u ciebie? Witam moją ostatnią, że tak powiem, zdobyczą, która została wykorzystana w Muzeum Jana Pawła II. Chciałem serdecznie powitać wszystkich, którzy nas oglądają. Muszę wam powiedzieć, że to jest to historia, która z Grzesiem, od kiedy cię znam, Grzesiu, chodzi za każdym razem, jak jesteśmy gdzieś razem, tak. To wszyscy pytają Grzesia, Grzesiu, zrób Jana Pawła II. No zrób. Ale wiecie to? Najbardziej jest mój przyjaciel, pracuje w salonie Harley'a, no i tam mamy takie powitanie sezonu, pożegnanie sezonu i tak zawsze pod koniec imprezy, jak już wszyscy są w dobrych humorach, otaczają mnie ci brodate chłopy i proszą o encyklikę i cokolwiek się pewnie, żebyście nie jeździli wadzą strążyć. Wszystko nabiera znaczenia. No dobrze, bardzo dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie dzisiaj. To ja dziękuję za zaproszenie. Chris, zaczynaj. Tak, słuchaj, Grzesiu, no oprócz tego, że robisz to wszystko, to częścią tej twojej pracy jest też właśnie śpiewanie. I to nie jest dokładnie takie śpiewanie, jak w przypadku takich normalnych piosenkarzy, albowiem ty oprócz tego, że musisz to jeszcze fajnie zaśpiewać, to musisz się jakby zidentyfikować z tą postacią i śpiewać głosem niejako, który przybrała ta postać u ciebie. No tak. To nie jest, z mojego doświadczenia, bo robiliśmy wiele lat razem trefliki, nie jest to takie łatwe śpiewać takim samym głosem, jaki się przyjęło do postaci. Jak to wygląda właśnie w twoim przypadku, bo mnie to bardzo interesuje, śpiewanie głosem postaci, którą przyjąłeś w jakimś filmie. Właściwie to ja nie widzę różnicy między śpiewaniem tak zwanym, no umówmy się, na ten moment nie znajduję lepszego określenia, jak normalnym, i śpiewania głosem postaci. No, czyli w ogóle, okej, talent. To też zależy od tonacji, no czasem troszkę się ją, zamiast wyższego dźwięku może przemyci się trochę niższy, w moim przypadku, chociaż nie zdarza się to często. Ale no, też normalnie śpiewam, no, miałem kapelę taką rockową, coś między Rammstein a Prodigy w 90-tych latach, graliśmy w Łodzi, pierwszy koncert dla Powodzian, to było, pamiętam, 3,5 tysiąca ludzi, tuż po Krysi Prońko i chyba, co to było, i po Proletariacie, pamiętam do dzisiaj ten falujący tłum, no uczucie niesamowite, jeździliśmy trochę po w Polsce, tam nas chcieli gdzieś w Holandii, ale ja tak byłem sfokusowany na teatr, jakoś to się rozlazło. No ale wiesz sam, Chris, że od lat chodzi za mną Tom Waits i po prostu już wszyscy mnie zaczynają opierniczać, że czasu nie ma, cholera. No to po prostu chcę, jeśli już zrobić, to zrobić tak, żeby to było tak, jak powinno być. To powiedz mi, czy w przypadku bycia aktorem wokalnym właśnie w filmie, czy w ogóle grania i używania twojego narzędzia, jakim jest ten wokal, są rzeczy, które się różnią od tego, jak się śpiewa na przykład normalne piosenki. Jest coś, co, czy tak samo trzeba dbać o ten wokal, rozgrzewać się przed nagrywaniem jakiegoś odcinka, na przykład jak dubbingujesz, jak to wygląda u ciebie? Czy po prostu wchodzisz na setkę i już wszystko działa? Wiecie, no to jest tak, że i w studiu najczęściej te piosenki nagrywamy to, powiedzmy, najpierw część tak zwaną słowną, umówmy się, gdzie już rozgrzewamy sobie aparat, no a potem przechodzi się do innego studia albo w tym samym studiu i nagrywa się piosenki. Nie rozgrzewamy się specjalnie. Jedną miałem taką historię, której do dzisiaj żałuję, no ale to już matka natura niestety mnie pokarała, bo w czasie castingu do Muppetów miałem anginę i to taką, że ledwo tam coś. Więc poszło mi słabo. Ja myślałem, że oni cię przyjęli z powodu tego wokalu, potem się wygórowałeś, już nie mogłeś tak gadać. Nie, to w ogóle historia z Vaderem, to bardzo śmieszna. Moim zdaniem. Ale chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Do tego zaraz wrócę, jeśli będzie na to chwila. Natomiast najtrudniejszą rzeczą taką wokalną w zawodzie aktora, moim zdaniem, to są musicale.
kiedy sam brałem udział w kilku, gdzie mamy ruch i to najczęściej dosyć skomplikowany. Oprócz tego wszyscy śpiewamy w głosach, jesteśmy w tym samym momencie na scenie, no więc wyobraźcie sobie poziom stresu i trudności, żeby to wszystko brzmiało i wyglądało zawodowo i profesjonalnie. No przed każdym z takich spektakli przychodziło się wcześniej, były rozgrzewki, były fragmenty trudne utworów śpiewane na głosy, żebyśmy potem, jak już wchodzimy na scenę, żeby nam to gdzieś się nie zgubiło. No i do tego reakcje publiczności na żywo, nieprzewidywalne, więc naprawdę trzeba bardzo być czujnym w takich momentach. A historia z Wejderem była taka, że poszedłem na kartki. Nie, dodajcie Wejdera, bo jest ciekawość. Nie, no poszedłem na casting, słuchajcie, i tam różne rzeczy próbowałem, tam look, jakieś takie, i na końcu każdy się przedstawia. No i tam mówię, że Lord Vader, Grzegorz Pawlak. I to leci do Stanów, tam oni sprawdzają, nie wiem jak, czy ten głos, który głos najbardziej pasuje do postaci, no bo nie ja jeden byłem na castingu, ale przyszła uwaga po tam trzech tygodniach czy po miesiącu, niech ten pan zagra, tylko niech zagra tak, jak się przedstawi. Okej, okay, a to wiesz co, od razu jak jesteśmy przy Wejderze, bo z ciekawości zawsze myślałem, że ten głos był puszczony przez jakąś wtyczkę. Ty naprawdę takim głosem mówiłeś tam? Tak, zdecydowaliśmy się, że będę, wiecie, bo to też zależy od postaci. No jeśli postać jest jakaś dynamiczna, jeśli jest, ma duży temperament, to naturalnie ten głos idzie wyżej. Jeśli ktoś jest takim jak powiedzmy Vader, który gdzieś tam z tego piekielnego wnętrza, no zresztą Earl Jones, no co tu będziemy dużo gadać, no po prostu legenda, zmierzyć się z czymś takim, no ale tak, mówiłem swoim głosem, natomiast wtyczki były do tych historii używane. No i miałem strasznego boja, no bo wiecie, społeczność, która się zawiązała wokół Gwiezdnych Wojen, podobnie zresztą jak wśród My Little Pony, gdzie tam gram jedyny czarny charakter, którym jest Discord, no to są ludzie, którzy naprawdę potrafią powiedzieć, co było w której minucie filmu i z reguły są przeciwni dubbingowi. Natomiast ja sobie pomyślałem, że skoro się tego podjąłem, to jest taka grupa docelowa dzieciaków, które jeszcze nie czytają napisów i nie rozumieją języka. I dla nich to będzie duża pomoc, bo będą mogli zrozumieć film i no i zrobiłem to i na początku strasznie się bałem, jak to będzie wyglądać, no bo przed już w ogóle, jak padł pomysł na to, że to będzie dubbingowane, no to już były takie fale, że strach się bać, w sensie, że to bez sensu i tak dalej. No potem było mniej więcej 50-50, z przewagą na końcu tych, którzy tam zaakceptowali ten dubbing, więc jakoś to się wszystko sympatycznie rozeszło. Jestem strasznie ciekaw, bo jakby rozumiem zasadę przygotowania aktora do roli, no bo to masz postać, którą się wcielasz i tak dalej. Jak to wygląda w wypadku dubbingu? Ty sam masz możliwość skreowania tej postaci? Reżyser coś ci sugeruje, sugerujesz się oryginałem? Jak to wygląda ten proces? Powiem wam tak, i to cały czas mi się potwierdza, że odwaga w propozycjach, zarówno w byciu na scenie, przed kamerą, jak i przed mikrofonem, jest nieoceniona. Też się tego uczyłem, bo wiecie, no wchodzimy, mówimy Norwida i Matko Kochana, wielkim poetą był, więc ale czasem przychodzi człowiekowi do głowy jakieś wariactwo i my w zawodzie mówimy tak, że łatwiej coś ściągnąć niż coś dodać albo zbudować. No i wtedy, no przecież ktoś jest po drugiej stronie i mówi mi, wiesz stary, no może niekoniecznie. Albo nagle mówi, ty wiesz, że to jest genialny pomysł. I ja na przykład miałem tak ze Skipperem. Kiedy poszedłem na casting, to akurat wtedy była ekstradycja chyba. Coś Marek Kondrat, Linda, a jednocześnie w tym ciałku pingwina, taki facet. No i po prostu samo mi przyszło jakoś tak, że sobie wymyśliłem tę postać. Tak, odpowiadając na pytanie,
bardzo ważne jest, żeby zachować charakter tej postaci. W sensie, bo wiecie, to też są jakby twój jakby. To są dwa rodzaje, mówiąc z grubsza, filmów. 99% to jest takich, że dostajemy materiał skądś tam, najczęściej ze Stanów. Głos się dobiera na podstawie tamtejszego oryginału i staramy się jak najbardziej być charakterystyczni w sposób, w jaki jest ta postać charakterystyczna. W lokalizacji naszej polskiej, w czym na pewno bardzo pomagają dobre tłumaczenia, gdzie Bartek Wierzbięta przetłumaczył Shreka. Ja usłyszałem z ekranu, że Żwirek kręci z Muchomorkiem, pomyślałem sobie, Jesus, kto na to pozwolił, że to genialne, no kurczę, wreszcie, że ktoś wreszcie wymyślił coś szalonego i to zostało zaakceptowane. I potem, jak to się zaczęło przekładać na wyniki, to Amerykanie dali no, taką carte blanche prawie na to, na te tłumaczenia. Oczywiście Bartek to robi w dyscyplinie i wiadomo, że nie zrobi czegoś, co będzie kompletnie wbrew tekstowi, ale te jego lokalizacje i pomysły są w punkt po prostu. No i dlatego, czy w Pingwinach, czy były czasem takie dni, że ja nie byłem w stanie przebnąć tego, bo to było tak śmieszne w zestawieniu z tym, co ja widzę, że coś nieprawdopodobnego. Ale no znowu dygresja. Wracając do odpowiedzi, jak się do tego przygotowujemy. No, wchodzimy na casting, najczęściej nie wiemy, ostatnio coraz częściej, do czego idziemy, ale no przecież nie widzieliśmy filmu. Najczęściej jest tak, że te postaci urodziły się na potrzeby tego filmu. No więc dostajemy, no podobnie jak w pracy, już nad samą rolą. Mamy przed sobą tekst, mamy na telewizorze obraz tej postaci, wycięte na castingu sceny, powiedzmy o różnej rodzaju emocjonalności tego bohatera. No i proszę, proponujmy. No i proponujemy. A potem oczywiście reżyser daje uwagi, czy to jego zdaniem jest okej, czy nie okej. I na tyle, na ile możemy się do tego zbliżyć, to no po prostu to realizujemy. I to najczęściej właśnie leci do Stanów i oni tam już wybierają, kto to będzie grał. Ale zacząłem o czymś mówić i znowu przerwałem, bo o te dwa rodzaje filmów, czyli taki, żeby się zbliżyć do oryginału, ale też są nasze polskie produkcje, jak na przykład Trefniki, gdzie to my jesteśmy oryginałami. Czy teraz jak Kajko i Kokosz, Kajka i Kokosza robiliśmy, ja tam gram Hegemona, no też sobie go wymyśliłem. Cudownie. Też sobie go wymyśliłem. Pamiętam pierwszą taką produkcję, to jeszcze było z Leonem Niemczykiem, pamiętam, w Łodzi w Semaforze. Nazywało się to Zemsta w Odrzykomiu. To było coś gdzieś, za pomysł źródłowy była Zemsta Fredry. To był chyba taki 20-minutowy film animowany. No to była taka produkcja, gdzie właśnie to my byliśmy oryginałami. Potem był Jesz Jerzy. Było to długo. Potem Trefliki. No i nie wiem w sumie, ale tam są oryginałami, prawda? Chyba się zawiesiłem. O, jest. Tak, przez chwilę się zawiesiłem. Grzesiu? Tak. Mówisz, w sensie Grzesiu, nasz gość. Mówisz o tym, że nagrywasz w studiach, ale wiem też, że masz własny sprzęt, o którym możemy trochę powiedzieć, z racji tego, że używasz... Przez przypadek się znalazło, tak. Tutaj masz walizkę. Mamy tą wersję. Tak, uwielbiam też ten mikrofon Townsenda. Masz Townsenda podpiętego pod Apollo, prawda? MK2 i to wszystko dzięki tobie, bo ja szukałem jakiegoś mikrofonu, który no będzie najbardziej ze mną współgrał, bo wiadomo, no, że i są Neumanny różne i tak dalej. Natomiast ty mnie znasz od lat i powiedziałeś mi wtedy, pamiętam, że ten sprzęt będzie dla ciebie najlepszy, bo raz, że gdzieś tam będzie ze mną współgrał barwowo, a dwa, że ma tyle możliwości symulacji innych mikrofonów. Tak. No i powiem ci, że od momentu, kiedy go mam,
Nie miałem takiej sytuacji, żeby coś gdzieś było nie tak, że po prostu wszystko gra i trąbi. Proszę. Tak, czyli dla wytłumaczenia może tego naszym widzom, to Grzegorz ma mikrofon L22 Townsenda, który wchodzi do Apollo. On wtedy używa emulacji, nie pamiętam, czy to był NIV albo LA610, to już tam musiałbym sobie przypomnieć. I potem jest jakiś kompresor, chyba Teletronics. I to wszystko idzie na żywo do jego Pro Toolsa, więc jak ty nagrywasz, Grzesiu, to po prostu ścieżka, która już jest nagrana, wygląda tak, jakby była nagrana przez hardware, ale że mamy do czynienia ze sprzętem Universal Audio, który jest notabene mecenasem naszych odcinków, się dobrze składa i jest to dokładnie taki sam sprzęt, jaki ja używam w studio i ścieżkę mamy tak, jakby była nagrana przez oryginalny hardware. Po prostu i plusem tego jest tak to, że my z Grzesiem mogliśmy wybrać mikrofon taki, który najbardziej mu leży, bez żadnego wychodzenia, zmieniania mikrofonów. To jest po prostu wtyczka, która pozwala na tego typu operacje, więc bardzo się cieszę, że ci to przypadło. Bardzo się cieszę, że ci to przypadło do gustu i nie trafiłeś teraz... po prostu w punkt. Także bardzo polecam, jak ktoś ma wątpliwości, jaki sprzęt dobrać, to do Chrisa. No powiem ci, że zawsze proponuję dokładnie ten sam, czyli Apollo Twina i ten mikrofon i nas. Wiem, że to nie jest może najtańsze rozwiązanie, natomiast to rozwiązanie, które od razu daje nam... Zawodowo, no. To jest bezcenne, to się zwraca naprawdę. Tak. A nagrywasz, nagrywasz do filmu, rozumiem, że nie nagrywasz, no bo potrzebowałbyś kogoś, prawda? Nie, nie zajmuję się lektorowaniem jako takich filmów. Kiedyś to robiłem, ale nie wiem, czy to jest kwestia temperamentu. Nie lektorowaniem, tylko dubbingowaniem, nie? A, nie. Samo dubbingowanie... Co nagrywasz u siebie? Samo dubbingowanie jest o tyle skomplikowanym procesem, mógłbym to robić i czasami robię, ale w wyjątkowych sytuacjach, dlatego że to są... mówiąc w uproszczeniu, bardzo poszarpane fragmenty. I ja muszę być skupiony na tym, co się dzieje na ekranie, jednocześnie obsługując sprzęt. Czasem jest to nie do zrobienia po prostu. Tak, tak. No rozumiem, bo zatem musisz mieć kogoś wtedy. To są zwiastuny, to są reklamy, to są jakieś filmy dokumentalne, gdzie nie muszę... najczęściej obrazek dopasowują potem do tego, jak to jest tam czytane, no to wiadomo, że przyciąć tam parę sekund, czy skrócić powiedzmy o jedno zdanie tekst nie jest żadnym problemem. No i generalnie takie rzeczy robię w domu. No ale tego jest bardzo, no i teraz skończymy. Ja zasiadam i pewnie ze 2,5 godzinki będę to robił. Potem jeszcze muszę powycinać sobie sceny, bo jutro mam 8:10 na planie. Więc jeszcze troszkę pracy przede mną. Ale to jest leśniczówka na planie? Tak. Okej. Kochani, ja tylko przypomnę, że bardzo wiele rzeczy się zmieniło, ale jedna rzecz się nie zmieniła. Otóż w drugiej części pytania zadajecie wy. Tak. Więc zapraszam. Natomiast ja rozumiem, Grześ, że sam edytujesz materiał, który nagrywasz, tak? Tak, to nie jest przecież proste, to jest jeden ślad tak naprawdę. No to zdradź ulubione pluginy, na czym twój głos brzmi najlepiej. A to ja powiem wam tak, że ja w zasadzie nie używam pluginów, dlatego że nagrywam głos po prostu... mówiąc w cudzysłowie, na czysto, Surówka. A pluginami i całą obróbką już zajmuje się postprodukcja, ponieważ no, oni mają swoje zestawy pluginów, żeby to brzmiało na antenie no tak jak wszystkie inne rzeczy, w związku z tym poprosili mnie i zwykle proszą o to, żeby przysyłać zupełnie czysty dźwięk bez żadnych kompresorów, pluginów i tak dalej i oni sobie z tym sami radzą. Ja wycinam oddechy, pomyłki, no staram się to edytować na tyle, żeby ktoś nie miał z tym kłopotu, żeby to było przejrzyste i czyste. I tyle. Jasne. A który mikrofon wybrałeś? Z którego najczęściej korzystasz, z której emulacji? Ja właśnie nie pamiętam, co tam jest. Kurczę, ja już też nie pamiętam. Musiałbyś otworzyć. To odpowiemy na to pytanie. Wtedy
zakliknęliśmy wtedy i po prostu mam taki przygotowany. Tak, tak, bo to jest taki preset, który ja po prostu nie pamiętam, ale jakbym zobaczył... Tą informację próbuję wyciągnąć, ale widzę, że mi nie idzie. Nie, no my musimy z Grzeciem spojrzeć na jego setup, bo on go pewnie tego nie oglądasz w ogóle, nie? Włączasz i jedzie, nie? Włączam i jadę. I to kolejna zaleta Łada, nie? Tak, że to się odpala samo i jak już włączyłeś to, jeżeli nic nie zmienisz, to zostaje. Grzesiu, jeszcze jedno pytanie miałem dotyczące nagrań właśnie tych lektorskich. Czy tam jest jakikolwiek... Audiobooki. O właśnie, nie, o audiobooki, bo nagrywasz audiobooki, czy nagrywasz też je w domu, czy to jest ta sama sytuacja? Nagrywasz też tak w domu. Okej. Okay. To znaczy, ale to już kwestie są natury, że tak powiem, pogodowej, no bo nie może chodzić żaden klimatyzator. Jak jest upał i jestem w domu, no teraz będę się przeprowadzał i tam już mam tak założony klimatyzator, żeby to wszystko hulało bezgłośnie, ale póki co czasami jest problem, jak jest tak gorąco, po 30 parę stopni. No, ale tak, nagrywam w domu. Jest to bardzo... No właśnie w tej zajawce, którą nagrałem, wiecie, to jest tak, ja sobie z tego ostatnio zdałem sprawę, bo wziąłem sobie tam parę dni urlopu, byłem najpierw w Grecji, potem wróciłem do domu i zostałem jeszcze dwa dni urlopu i tak nie musiałem nagrywać. I poczułem się wreszcie jak w domu. W domu, w domu. Bo wiecie, to jest tak, że przychodzę do domu z pracy, z miasta tak zwanego, z gardem na plecach, że ja tam jeszcze mam wieczór cały zajęty nagraniami. Tak. No bo na przykład dla Polsatu nagrywam codziennie z domu, wieczorami. No i to tak wygląda, że tu pozaczynane jakieś obrazy, których nie mogę skończyć, bo potem siedzę w nocy, wstaję późno, dzień się zaczyna i tak w kółko, więc... Bo to właśnie, bo ty malujesz, prawda? Tak. Mam nawet jeden obraz. Grzesiu maluje. Super. No ale właśnie o to chodzi, że nie ma na to specjalnie czasu, kurczę, bo, no bo praca, praca, praca i dlatego fajnie jest sobie wstać w szlafroku, zrobić sobie kawę, śniadanie, usiąść sobie, nikt nie mówi już teraz albo dziękuję, bo za chwilę zaczyna kto inny. Tak. Siadam sobie, wykonuję swoją pracę w kieleszach domowych, no ale to jest tak, że jesteś w domu w pracy. No. Tak. Wydaje się, że nam się Grzesiu zawiesił, ale będziemy dalej szli, a Grzesiu pewnie znajdzie drogę powrotną do nas. No to słuchaj, jest o tyle smutne z jednej strony, a z drugiej wygodne, no i tyle. No tak. No COVID coś pewnie zmienił w tym wszystkim, nie? Tak, zmienił, ale no to tyle się mogę pocieszyć, że mnóstwo ludzi siedzi w domu i pracuje online. Tak. No ja akurat się trochę smutne to i śmieszne zarazem, że mój zawód jest tak przygotowany do tego właśnie bycia w COVID-zie, że prawie tego nie odczułem, no bo siedzenie w studio i nagrywanie to jest norma dla mnie, codzienność. Więc no zamknięcie tak, ja jest... Też, no gdyby nie to lektorowanie, no to... Byłoby przecież teatry były pozamykane, na planie nie byliśmy chyba ze 3 miesiące. No nie byłoby wesoło. No nie byłoby, tak. Ale leśniczówkę nagrywasz, wszystko działa, o ile wiem, więc tam nie było zbyt dużych zahamowań. Coraz fajniej są pisane, jest pisana ta moja postać, także... Tak. Cieszysz się, no to cieszę się, że tak. To powiedz co, wracasz do nagrywania albumu, kiedy się do mnie odezwiesz z tym Tomem Waitsem? Czy to są covery, czy chcesz zrobić coś swojego? Nie, chcę zrobić covery. Ja wymyśliłem sobie, to już, o Jezus, ileś to lat, taki scenariusz z tymi starymi piosenkami, które się chyba kończyły mniej więcej na Rain Dogs, jakoś tak. Dużo było, jest taki koncert, może nawet to trudno, film w zasadzie, z fragmentów koncertów, nazywa się Big Time. Tylko jest taki myk, że żeby móc śpiewać piosenki Waitsa z własnym tekstem, trzeba mieć od niego pozwolenie. A dlaczego z własnym tekstem? Bo ty chcesz przetłumaczyć to na polski?
ale ja już mam sporo przetłumaczonych, tylko okay. I to już bardzo dawno temu, tylko jak on tu był na koncercie w 2000 roku, to ja byłem z nim umówiony na rozmowę. Mm-hmm. No ale ponieważ w czasie spóźnił się tam półtorej godziny, ktoś powiedział, że tam chyba przywiózł dwa kosze skarpetek, nie mógł się zdecydować, które, może ktoś złośliwy, nie wiem. Ale w czasie koncertu puścił z dyktafonu, że tam hotel remontowali nasi polscy robotnicy tam. Ej, byś tam, Stasiek! I nie spał. W związku z tym udzielił tylko wywiadu, na który był zakontraktowany do jakiejś tam gazety. Aha. No i poleciał do Paryża śpiewać kolejny koncert, a ja zostałem jak z tymi tłumaczeniami, jakby powiedział Himisbach. No i potem zdaje się, że nieżyjący już Romek Kołakowski, chyba jego żona poleciała do Stanów i udało jej się zyskać pozwolenie. No i Romek przetłumaczył sporo tych tekstów. Czyli masz pozwolenie już na to? No nie. Ona poleciała, żeby Romek Kołakowski mógł to tłumaczyć. Okej. Okay. Jego żona. Nie ja. No. I on dostał. Okej. Okay. No ale czy możesz, czego ty potrzebujesz, żeby teraz nagrać te piosenki? Albo mogę śpiewać w tłumaczeniach Romka. Okej. Okay. Troszkę mi brakuje w nich, one są fajne wszystkie, gładkie, fajne, natomiast dla mnie Waits to jest taka, przepraszam za skojarzenie, średniowiecze, goła baba na pustym polu i wali piorun. I to są tego typu emocje po prostu, takie do spodu. No, to może to trywialne, wiesz? No ale to coś z tego jest. I to są tego typu emocje, naprawdę takie bardzo, bardzo głębokie. Troszkę mi brakuje w tym właśnie tego, bo ja trochę tego Waitsa właśnie tak widzę. I albo w tłumaczeniach Romka, albo w oryginale, albo wybiorę swoje, ale będę to robił. No bo wiadomo, znaczy, że na razie nie masz pozwolenia, trzeba się postarać o nie jednak. Coś trzeba z tym zrobić. Ale i tak najważniejsze, że może być tak na przykład, że mógłbym zaśpiewać cały koncert z tłumaczeniami Romka, a potem na przykład na bis zaśpiewać jedną swoją piosenkę i tyle. No tak. Na przykład tak. Takie wyjście. Jeszcze się muszę na to zastanowić. Ale fajny pomysł. Ale mam cały scenariusz zbudowany z jego piosenek o historii życia jakiegoś tam faceta. Mhm. Okay. Który się urodził po złej stronie drogi. Super, no to na temat, który będziemy kontynuować. Słuchajcie, mamy chyba połowę, jest 20:32. Proponowałbym, Grzesiu, żebyśmy... Nie? Jeszcze jedno moment, pytanie, dawaj. To jest ten moment, żeby na reklamy, tak? W tym sensie. No, ale to dawaj. Tak, na reklamy. No, no to dawaj reklamy. To zaczynamy od... tak jest. No, od mecenasów naszych. Tak jest. Proszę. Firma APS jest renomowanym producentem profesjonalnych monitorów studyjnych. Monitory APS są obecne w wielu studiach w kraju i za granicą. Korzystają z nich uznani muzycy, realizatorzy dźwięku i producenci. Ostatni model marki, Classic 2020, otrzymał prestiżową nagrodę Produkt Roku 2020, przyznaną przez magazyn Sound on Sound. W tym roku zobaczymy też nowe produkty w ich ofercie. Więcej informacji o produktach marki APS możecie się dowiedzieć na stronie www.aps-company.pl. Brawo, kolejny mecenas Sadowski Music Group. Tak jest. Marka, której głównymi gałęziami działalności są produkcja muzyczna, wydawnictwo muzyczne, sklepy muzyczne, produkcja eventów oraz licencje na publiczne odtwarzanie. SMG na rynku od ponad 15 lat zbudowało kilka znaczących się marek, takich jak Kistor czy MIDI 24. Znajdziecie ich na stronie sadowski.pl oraz na stronach konkretnych marek. A właściciel marki SMG, Robert Sadowski, jest również producentem i kompozytorem. Jego ostatnia produkcja, do której zaprosił Grzegorza Wilka, w miesiąc od premiery miała ponad 500 000 odsłon. Znajdziecie ją na kanale YouTube, do którego was serdecznie zapraszamy. Tylko tyle mi wystarczy, Sadowski i Grzegorz Wilk. Mecenasem tego odcinka jest też firma Universal Audio, producent m.in. wysokiej klasy interfejsów serii Apollo, pluginów wiernie odtwarzających działanie i brzmienie analogowego sprzętu studyjnego, w tym wielu własnych konstrukcji, a także systemu Luna, łączącego hardware i software w nowoczesnym środowisku DAW.
Więcej informacji o produktach Universal Audio znajdziecie na www.uaudio.com oraz na stronie polskiego dystrybutora tej marki, firmy Audiostacja, pod adresem www.audiostacja.pl. Dodam, że właśnie to tej firmy produkty używamy z Grzesiem, z oboma Grzesiami w sumie. Jesteśmy fanami, ja jestem w ogóle Uber fanem, nawet się z tym nie kryję. I jeżeli przyjedziecie na nasze warsztaty, to notabene też będziecie mogli używać tych wspaniałych rzeczy, więc... Tak jest. No, tak. Patronat medialny, apton.pl. Wszystko ze świata sceny, sprzętu, instrumentów, muzyki znajdziecie właśnie na ich stronie apton.pl. Zapraszamy na ich profil na Facebooku oraz oczywiście na stronę apton.pl. Dziękujemy pięknie. Patroni nasi. Tak, nasi patroni, którzy wspierają nas i zapraszamy was z powrotem do nas. Tym razem mamy Damiana, Mateusza, Tomka, Marcina, Krzyśka, Janko, Weronikę, Joachima, Łukasza, Mikulskiego, Sebastiana, Tima i Dawida. Bardzo wam dziękujemy za wasze wsparcie. Dokładnie tak. A te lampy, które widzicie za nami, OK Shining Design, na Facebooku tak, znajdziecie. Tu. Koniec reklam. Jak tam poszło? Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, tylko zanim się zacznę pytać. O jednej rzeczy jeszcze nie gadaliśmy. Winyle. Dobra, jedziemy o winylach. To jeszcze ten. To dobra, dawaj, a powiedz tylko, winylami. Jak tam poszły reklamy. Powiedz, jako profesjonalista. Tak właśnie, super, czy nadajemy się na lektorów? Nad czym musimy popracować? Nie, to ty je będziesz robił. Wiesz, jak to się skończy. Bardzo dobrze. Wszystko było super, naprawdę. Dobrze, co z tymi winylami? Nie no, waliło mi strasznie. Już mam chyba ponad 300 tych winyli, już się tu wysypuje. Mam jakiś taki Pioniera tutaj, ten, ale kupiłem sobie cały zestaw Sansui z 90-tych lat, z kolumnami, które mają chyba 40 cm, wiecie, jeszcze papierowe, mówię o niskotonowych, też gramofon Sansui i też wzmacniacz. No ale to będzie w nowej chałupie, także już to tam jest. Ja bym tak notabene a propos winyli, nie chciałbym cię rozczarować, Grzesiu, ale od lat 20. tak naprawdę wszystkie winyle są cyfrowe, dlatego że... Wiem. Taśmy matki. Tak, to znaczy proces jakby samego grawerowania winyla miał w sobie, jakby tam był podłączony taki delay, który powodował, że jak inżynier, który słuchał na żywo tego grawera, widział, że jest jakiś problem, to on miał EQ pod ręką i mógł jeszcze w czasie tych, wiecie, paru tam sekund zmienić, czy tam, nie wiem, jaki to był czas. Natomiast chodzi o to, że te delaye były zawsze zapięte i to ten opóźniony sygnał szedł na winyl i te delaye naprawdę nie były wysokiej jakości, więc od wielu, wielu lat już to jest cyfra, nie? Znany kolega aktor w Kanadzie, przechodząc ulicą, to Toronto chyba, jakiś facet sprzedawał właśnie po dolarze winyle. Jak on zobaczył, że to są pierwsze wydania, zaczął mu zadawać pytania tak. I wylądował u niego w garażu, który cały był wyładowany. On wziął kredyt i teraz ten garaż jest u niego w garażu. Okej. Okay. Ja wam powiem, że chyba jedyną osobą, którą znam w tej chwili, na pewno jest ich więcej, ale taką znaną, to jest Jack White, który robi nawet koncerty, które nagrywa na żywo na taśmę, nie ma tam żadnej cyfry i ta taśma, ten analog idzie bezpośrednio na grawer, więc winyle Jacka White'a są naprawdę analogowe od A do Z. Więc jak ktoś lubi jego muzykę, to jednocześnie... On potrafi grać, no on nie musi wejść do studia, tak. Żeby to taki... Nie trzeba robić postprodukcji. No dobrze, przechodzimy do pytań. Mikołaju, świetny Mikołaju. I masz, na jakim motocyklu jeździ Grzegorz Pawlak i dlaczego HD? A nie tylko, mam drugi, mam Hondę też, o dużo mniejszej pojemności, ale dlaczego HD? No dlatego miałem taki dylemat, czy może Indian, ale to też mnie mój przyjaciel namówił, który tam właśnie pracuje i już go skustomizowałem sporo, no po prostu, no jakaś tam lubi legenda. Jego dźwięk. Tak, och, tam się dzieje. Pedrinho, Chris, dawaj. Pedrinho, na ile godzin starcza ci głosu podczas pracy w domu? No robię sobie przerwy, tak właściwie tam no kilka godzin, no, zwykle tak to jest, no ale robię sobie przerwę, kawa, herbata. Takie ale tam. Rozumiem, że to robisz wieczorami, tak? Bo po pracy jakby dziennej jeszcze wracasz i nagrywasz, czy robisz to za dnia?
Zależy, bo są czasami takie sytuacje emergency, gdzie trzeba jakieś poprawki w ciągu dnia, ale to są najczęściej małe rzeczy, ale takie właśnie większe robię wieczorami. Albo bardzo rano. Czy pan Grzegorz mógłby na chwilę przemówić głosem Jakuba Wędrowicza? I czy mógłby pozdrowić pan fanklub Andrzeja Pilipiuka? Ale to dopiero jako winylach posłuchamy. Czyli teraz. Czyli teraz. Jak on mówił? On chyba tak mówił. Chciałem pozdrowić wszystkich fanów Filipiuka. Nie wiem, czy znacie historię. Nie. Nie. Filipiuk pisze opowiadania, w których bohaterem głównym jest taki egzorcysta bimbrownik gdzieś z Kresów. Jego przyjaciel Semen. Właściwie są ludzie bez wieku, po 90, ale przesprawni fizycznie. I historie Wędrowicza są czasami dosyć surrealistyczne, bo oni lądują w jakiś, nie wiem, w czasie II wojny światowej, przemieszczają się wehikułem czasu. Wszystko to napisane takim inteligentnym, ale przaśnym językiem. I ja tam, każda z tych postaci ma swój głos. Ale ty robisz wszystkie? Tak. O matko. A. Okej. Jak będziecie mieli kiedyś chwilę, to jest na audioteka.pl, tam nie wiem, ile ja już tego zrobiłem. Zerknę. Dobrze, zrobimy doktorat z tego. Chris? O Radek, matko Grzesiu, kochana. Przynajmniej mógł czytać najpierw książkę przed nagraniem. Twoją przeczytałem. I obiecuję, że w końcu do tego siądę. Kurczę, ale wybacz mi, Radek. Naprawdę bardzo fajne opowiadanie napisał mój przyjaciel i już chyba z pół roku po prostu, ale ciągle coś. To też jest tak, że jak mam czas, na przykład teraz, no choćby parę dni wypoczynku, no wyrwałem się do Wenecji na 4 dni teraz, wróciłem, nie mogę dojść do siebie po prostu. Tak piękne miejsce, ale czy czytam? Ja czytam do pewnego momentu, kiedy wiem mniej więcej, na czym polega klimat powieści, na czym kim są bohaterowie, jakie są ich charaktery. Wiecie dlaczego? Dlatego, że moja ulubiona książka, którą do tej pory czytałem, w sensie najbardziej mi tak przyległ do mnie bohater, to jest Komornik Gołkowskiego. I pamiętam, że jak przeczytałem drugi tom, to zadzwoniłem do Michała, do tego pisarza i mówię, słuchaj, no że super, w ogóle się czytało. A on mówi, a chcesz trzeci tom? Ja mówię, pewnie, dawaj. I przeczytałem od deski do deski. I wiecie co, jak mnie zaskakuje, czytając, co się za chwilę wydarzy, to inaczej brzmi. To jest bardziej emocjonalne, bardziej takie, a, że coś się nagle dzieje. I ja wtedy sobie pozwalam, to jest cudowne w ogóle miejsce takie w głowie, w duszy czytanie tego audiobooka, bo właściwie to jest wasz świat, no, kreujecie swój świat i pozwalam tam sobie na to, jak ja sobie wyobrażam tę postać, żeby ona tak brzmiała, jej reakcje, nawet to, jak wygląda, jak się rusza, czy jest gruba, czy jest chuda, czy jest złym charakterem, czy dobrym charakterem. Oczywiście jakoś mi zostało to dane, że ja pamiętam, jak ta postać mówiła kiedyś tam, mimo że jej nie było przez pół książki. Czasami odwołuję się, no mówię, kurczę, nie pamiętam, wróćmy. No i kolega realizator tam wraca do tego, aha, no okej, okay, jedziemy dalej. I tu odpowiedź na moje pytanie, że kiedy już wiem, jaki jest klimat książki i jakie są postaci główne, no to wtedy pozwalam sobie właśnie na taką dezynwolturkę. I zabawne było to, jak kiedyś prowadziłem spotkanie z Andrzejem Ziemiańskim, tym, który pisze Wiriona, przedtem Achaje, taki cykl fantastyki o takim starożytnym świecie. Mówię, Andrzej, czy ty słuchałeś tych moich audiobooków? On mówi, no pewnie. No jak ty się czujesz? No bo przecież ty pisząc, jakoś sobie tę postać wyobrażasz. A nagle ktoś siada przed mikrofonem i on mówi, wiesz co, kurczę, czasem jak jadę samochodem, to ja w ogóle zapominam, o czym to było, wiesz, bo to jest takie twoje,
bo że ja się zasłuchuję jakby zupełnie w obcej literaturze. I to było tak super, no bo wiecie, no w końcu on to napisał, tak? Mógłby powiedzieć, wiesz, ja sobie to inaczej wyobrażałem i tak dalej, i tak dalej. I pytałem go o to, czy mu się zgadza, no i no w większości tak, ale że był tam taki szermierz, alkoholik, on go złożył z trzech postaci wrocławskich aktorów. No i tak żeśmy sobie pogadali o tym, jak to jest, kiedy słyszy to, co sam zrobił w czyimś tam wykonaniu. Znaczy, ale analogiczna historia jest u ciebie, jak i u nas. No przecież my też, jak pracujemy z kompozytorem, to niejednokrotnie miałem sytuację, że kompozytor potem mówi, no dobrze, ale ja ci oddałem syna na wychowanie, a ty mi córkę oddajesz. No tak, no tak. Trochę to o tym. Super, następne pytania mamy? Czy nagrany już jest czwarty tom Komornika? Nie, jeszcze nie. Nie. A powstał? Jeśli chodzi o malowanie, rysowanie, jakim stylem się pan kieruje i inspiruje? Ja jestem trochę stara szkoła, w sensie jak kiedyś jeszcze chodziłem do akademii przed egzaminami, no bo tak się stało, że tam dwa lata się nigdzie nie dostałem, a za trzecim razem dostałem się i do plastycznej, i do teatralnej, ale przedtem chodziłem do akademii i oglądałem, to na tym samym roku był taki rozstrzał ludzi, którzy, no niektórzy z nich troszkę hochsztaplerowali, w sensie bardzo się łatwo można wymigać jakąś konstrukcją, jakimś, nie wiem, konceptualizmem albo czymś takim, a dla mnie można sobie pozwolić, no to nie jest w 100% do końca tak, bo są ludzie, tak samo jak w moim zawodzie, który wychodzi na scenę, jest już gotowy, ulepiony, już skończony talent od początku do końca. Tak samo ktoś, kto siada do pędzla, jak tam jacyś tam prymitywiści, niewykształceni, którzy to po prostu mają, jednocześnie mają i styl, i to wszystko się trzyma kupy, i kolor, i kompozycja, i tak dalej, ale z reguły dla mnie, ja bardzo podziwiam realistów, takich, którzy po prostu potrafią dobrze namalować martwą naturę, dobrze, dlatego uwielbiam Vermeera na przykład, to też nie jest oryginalne, ale i dopiero potem zaczynają się odklejać, przecież wszyscy, czy Gauguin, czy Picasso, te ich wczesne prace, no to było kawał porządnego, rzetelnego malarstwa. Dopiero potem odchodzili w te swoje siaty. No konsekwencją była świadomość tego, że on w każdej chwili mógł usiąść i namalować portret, martwą naturę, czy cokolwiek. A w tym oddać fakturę przedmiotu. Inaczej buduje się szkło, inaczej, nie wiem, jakąś draperię, inaczej liść, no to trzeba moim zdaniem umieć robić, dlatego ja mam teraz jakąś tam propozycję wystawy, ale właśnie chcę się rozmalować na zasadzie takiej, żeby, bo wiecie, no to tak jak z grą na skrzypcach, nie, no trzeba ćwiczyć. No tak. Więc i dopiero potem, no mam tam parę pomysłów takich swoich, odjechanych, ale to dopiero potem. Dobra. Pytanie od Jana, a w sumie mądre pytanie. W sumie tak. Czy jest coś, czego pan nigdy nie próbował zrobić w życiu, a bardzo chce pan to wykonać? Oprócz Toma Waitsa, oczywiście. Kiedyś chciałem bardzo skakać ze spadochronem, ale mi przeszło i chyba już tego nie zrobię. Natomiast zrobiłem kurs nurkowania, też za mało to robię i no jeszcze teraz w COVID-zie no sobie trudno jest gdzieś wyjechać, jakieś tak. Fajne rafy znaleźć i tak dalej, ale to takie coś, co bym bardzo chciał zrobić, nie wiem, w sumie nigdy nie robiłem monodramu, no ten Waits to byłby czymś w rodzaju monodramu, ale może zrobię coś takiego, albo jakąś mało obsadową sztukę, taką właśnie. Gdzie jest mało ról, mówisz, o to ci chodzi, mało aktorów na scenie. Tak, ale to nie jest też dla mnie istotne. Najistotniejsze jest to, żeby to było
bardzo o czymś. Powiem wam coś, co no, nie wiem, może będzie zbyt szczere, ale czasy są takie, od że ciągle te sztuki są jakoś zaangażowane politycznie i po prostu mało jest takich sztuk. Rozmawiałem ostatnio z bardzo znanym reżyserem i mówię mu, że właśnie nie chciałbym zagrać ani symulanta z PO, ani symulanta z PiS-u, tylko po prostu chorego człowieka, no, a on daje na to szansę. Wiecie, o co chodzi? No, chodzi o to, tak, że nie wiem, mam wrażenie, że kiedyś bardziej teatr też odpowiadał na pytania, nie wiem, po co tu jesteśmy, to człowieczeństwo było jakieś takie pełniejsze, teraz ono jest jakieś takie użyteczne. Pewnych problemów w ogóle nie ma. Nie istnieją, bo są niewygodne i tak dalej, i tak dalej. No to, i to nie chodzi mi właśnie o jakieś tam polityczne historie, tylko takie zwyczajne, ludzkie, prawdziwe, do spodu niezaangażowane, tylko takie właśnie apolityczne. No leśniczówka taka jest, tam nie ma w ogóle polityki. No nie ma, tak. Tam jest, no to mówiąc, skoro mówimy o historiach, to piosenki przecież też są historiami. Jest to pierwszy punkt naszego dekalogu. Co myślisz o współczesnej muzyce? Wiem, że skoro słuchasz winyli, no to pewnie są to stare produkcje, które też my pewnie lubimy, w których było historii. A co myślisz o teraz? Słuchasz współczesnej muzyki? No tak, słucham. Kupiłem właśnie wznowienie, symfoniczną wersję i zaraz pokażę. To jest Moby. A. Na winylu, Price. Rozumiem. Na winylu, tak, o. Okej. Okay. Mm. Ale na przykład, nie no. Symfonicznie? Aha. Rammstein na winylu. Próbowałem ściągnąć, bo jest, ja słucham bardzo eklektycznej, w sensie eklektycznej muzyki, bardzo różne style i jestem otwarty. Czasami lubię sobie odpłynąć w jazz i to też zdobywam wiedzę, znaczy wiedzę, no tak, bo nie wiedziałbym o tym, że Art Pepper istniał, taki muzyk jazzowy, a dowiedziałem się o tym z serialu, po prostu zszazamowałem, facet słuchał też winyli, no i zacząłem grzebać i kupiłem sobie takiego winyla. Ale na przykład słucham teraz takiej angielskiej kapeli, to dzieciaki, no 25-letnie takie, Youngblood, bardzo energetyczna taka muza i to całkiem fajna. The Antwoord, Prodigy, no takich rzeczy słucham potwornych też. No ale też słucham, nie wiem, i klasyki trochę, klasyki jazzu, starych produkcji typu Electric Light Orchestra czy Alan Parsons Project, no bardzo, bardzo różnej muzyki. A warstwa słowna ma dla ciebie znaczenie w takim razie? Czy to jest bardziej od przypadku, bo tutaj wspominasz taką muzykę, z której większość można po prostu słuchać bez nawet zrozumienia czegokolwiek, bo ona sama w sobie jest bogata bardzo, prawda? Tak, no powiem wam, że z reguły jak chodziłem w liceum, bo zdawałem maturę z angielskiego, no to Floydzi, to była wtedy ściana, no to ta warstwa językowa była bardzo ważna, więc pierwszą rzeczą, na jaką zapytała mnie pani na prywatnej lekcji, powiedziała, masz tu kartkę z wulgaryzmami, nie wracajmy do tego. Okay. A co byś chciał? Ja mówię, no, że przetłumaczyć ścianę. Proszę bardzo. I tłumaczyliśmy ścianę. Ale generalnie pierwsze wrażenie, nawet się nie skupiam na tekście, po prostu albo działa na mnie emocjonalnie, albo nie. Potem ewentualnie zaczynam w tym grzebać jakoś, ale generalnie nie ma to dla mnie takiego znaczenia. Znaczy, jeśli jest coś jakiegoś albo bardzo takiego kiczowato banalnego, no to myślę sobie, nie wiem, może to nie do końca to, ale z reguły to się nie zdarza. No i mam jeszcze jedną wadę,
że już 3 razy zapłaciłem mandat przy Get in the Ring, Guns N' Roses. Bo może czas na wykupienie abonamentu. Mało się nie skończyło właśnie ostatnio przy Youngblood, ale miałem dużo szczęścia. Okay. Tak, są takie piosenki, które wpychają pedał gazu w podłogę. Tak, samo istnie. Humbucker pyta, Grzesiu, dawaj. Panie Grzegorzu, tworzy pan również autorską muzykę, czy jednak wybiera głównie covery? Pozdrowienia. To znaczy, popełniłem w życiu parę piosenek. Kiedyś nawet był taki okres, że sporo tego było. One nie były zbyt skomplikowane muzycznie, ponieważ moja wiedza gitarowa nie jest zbyt potężna, ale owszem, popełniłem i no to tak się najczęściej się zdarza, kiedy w życiu mi się coś tam bardzo ważnego, emocjonalnego zdarzy, to wtedy sobie odreagowuję albo podnoszę to gdzieś tam w swoim mniemaniu, tą jakąś tam napisaną piosenką. Zdarza mi się. Mikołaj, proszę bardzo, Chris. Jakieś porady dla osób pragnących rozpocząć karierę lektora lub aktora dubbingowego? Od czego zacząć? Jakich błędów unikać? Od czego zacząć? Jakich błędów unikać? Od przygotowania dossier. Tak. No tak, ale dubbingowego. No ciężka sprawa, bo to jest tak jak z byciem w związkach zawodowych aktorów w Stanach. Żeby być w związku zawodowym aktorów w Stanach, to trzeba grać, a żeby grać, to trzeba być w związku zawodowym aktorów. Więc ja myślę, że najprościej to... No przecież można sobie, na YouTubie sporo jest filmików różnych w oryginale i też z polskim przekładem, tych samych. W związku z tym można poświęcić chwilę na to, żeby spisać sobie ten polski tekst, puszczać sobie te filmiki, powiedzmy, na słuchawkach, na YouTubie i nagrywać to na przykład na telefon. I sprawdzić, jak to jest, czy ja się mieszczę w tym, w tych kłapach, jak mi to idzie i tak dalej, i tak dalej. No bo no też jest tak, że jednego, tak jak z kamerą, no jednego kamera bardziej lubi, innego mniej. Mikrofon kogoś bardziej lubi, kogoś mniej. Trudno mi powiedzieć. No i ćwiczyć, ćwiczyć. Tak samo jak u nas. Szansa, no bo wiem, no tu w Warszawie są takie kursy dubbingowe, to prowadzi zresztą moja serdeczna koleżanka, którą teraz można oglądać w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo, Kasia Łaska. Ona śpiewała w Krainie Lodu, Mam tę moc. Cudowna, cudowny człowiek, wspaniała wokalistka. Więc tu Kasia prowadzi takie warsztaty. To w Warszawie nie jest problemem. Studia też prowadzą takie warsztaty. Są 3-dniowe, tam się coś płaci, ale to są 3 dni pracy z zawodowymi reżyserami, realizatorami. Są zapraszani goście z zawodu, którzy opowiadają o dubbingu. I przez takie 3 dni no każdy ma możliwość posiedzenia przy mikrofonie, nagrania jakiejś postaci, którą potem może sobie to nagranie dla siebie wziąć. I też w czasie takich kursów zdarza się, że nie wiem, ktoś nagle, o kurczę, fajny, to może by go wziąć na przykład. To wiem, że w Warszawie są takie możliwości, ale czy gdzieś jeszcze w Polsce, to nie wiem. Czy trzeba przyjechać do Warszawy, mówiąc krótko. Ale też mi się wydaje, że w momencie, kiedy idziesz na taki warsztat i są tam właśnie zawodowcy, tak jak i przy naszym warsztacie, który będziemy mieli, znaczy tym tutaj Włąkiem, to jest to okazja dla tych ludzi, którzy będą uczestnikami, żeby być wyłuskanym, że tak powiem, z tego tak. grona, bo no, przecież my też słuchamy i jeżeli ktoś nam wpadnie w ucho, to szanse są, że się odezwiemy, czy ci reżyserowie się odezwą i sami po prostu powiedzą, słuchaj, dokładnie, chciałbym mieć swój telefon, bo mi się po prostu podoba to, co robisz. Kochani, pękła nam ta godzina, błyskawicznie. Tak, ja chciałem tylko jeszcze zapytać cię jedną rzecz, bo dzisiaj tak, no, jednak rozmawiamy o głosie, ponieważ już parę odcinków mieliśmy z Chrisem za sobą. Mieliśmy też paru coachów wokalnych, którzy mówili, że o głos trzeba dbać, nie nadwyrężać go, nie wydziwiać. Ja cię chciałem zapytać, bo też tych głosów już udzieliłeś mnóstwo,
który tak naprawdę był najbardziej wymagający pod względem technicznym dla ciebie? Pamiętasz taki, który cię po prostu znokautował? No, jest taki Piekłorycz. Kto? Piekłorycz, to jest, Boże, co to za gra? On cały czas mówi tak. Jezu, po prostu jak ja po godzinie wychodzę, obolały. Teraz tak. Dostałem główną rolę w takiej nowej grze, znaczy gra jest stara, bo to już któraś jej odsłona, ale tam było chyba około 1500 plików i wszystkie były wykrzyczane, wszystkie. Więc, o matko. Więc tam naprawdę ja wychodziłem spocony po nagraniach. No to są takie... Piekłorycz, tak to się nazywa? Piekłorycz, tak się nazywa ta postać, tak? Tak. No i dobrze, no. Każdy z nas ma swojego piekłorycza po prostu. Ale wiecie, jest jedna rzecz. Jeżeli ktoś na przykład w trakcie nagrania poczuje chrypkę albo jakiś tam dyskomfort, można sobie wypłukać gardło oliwą z oliwek. Pomaga? Pomaga? No, tak? Na chwilę pomaga. Jeżeli ta chrypa jest jakaś taka uciążliwa, no to trzeba robić to kilka razy, ale pomaga. Pomaga, czyli, okay. Czyli jajka jednak nie. Jajka nie. Nie, nie, ja nie używam, nie wiem, nie próbowałem. No, to surowe mówisz, nie. To jest proces niż wzięcie łyka oliwy. Grzesiu, bardzo, bardzo serdecznie ci dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Bardzo wam, widzom wszystkim, dziękujemy. Naszymi mecenasami tego odcinka była firmy APS, Sadowski Music Group, Universal Audio, patronat medialny Upton.pl. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień. I widzimy się dokładnie za tydzień w środę o godzinie 20. A będzie niecodziennie, bo... Tak, no tak. Przekonacie się w przyszłą środę. Tak jest. Dziękujemy. Cześć. Pięknie. Trzymajcie się. Dziękuję. Witamy was wszystkich. Witamy. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy próbować w ogóle robić to trochę bardziej profesjonalnie, więc zaczynamy od subskrypcji. Prosimy was uprzejmie, usilnie, subskrybujcie. Tak, dzwonku. Zasubskrybujcie, jakie to jest trudne słowo. Zadzwonkujcie, tak. Skomentujcie, udostępnie. I zlajkujcie. I zlajkujcie. Ten czas Mikołaj sprząta. Oj, przepraszamy, Mikołaj. Tak, oj, podnieś nogi. Dawaj. Tak, pomyślmy, tak, o jest. A ja mam tu organki. Nawet nie możemy przerwać. A, półtora metra za nami, okej. Okay. Nie zapisałeś, witamy. Grzesiu powiedział, żebym zapisywał wszystko, rozpisał sobie cały plan dzisiejszego spotkania, no to tak to zrobiłem, mam kolory, wszystko będę podkreślał, żebyśmy się nie pomylili. Tak jest. Może za 10-setnym odcinkiem nam to wyjdzie... Dobrze. Dokładnie. O. Traktorzysta. Traktorzysta, tak. I od tego jest właśnie producent. No właśnie. I od tego właśnie jest producent. Czyli my. To jak ja do tego podchodzę, to jest bardzo edukacyjne. No to skoro tak, to okej. Okay.